W obecnym sezonie Mohamed Salah ponownie jest jednym z najbardziej efektywnych i produktywnych piłkarzy świata, prowadząc swój Liverpool na pierwsze miejsce tabeli angielskiej ekstraklasy. Kolejne bite przez niego w zaskakującym tempie rekordy klubowe i ligowe udowadniają, że mamy do czynienia z piłkarzem wyjątkowym, wręcz epokowym. Tymczasem wciąż nie sposób oprzeć się wrażeniu, że mówiąc o boiskowych wyczynach Egipcjanina, cały czas towarzyszy nam pewna doza ostrożności, dystansu, może wręcz nieufności. Dlaczego Mo Salah może być najbardziej niedocenianym piłkarzem świata i czy nadszedł już moment, by jego nazwisko wymieniać w jednym szeregu z legendami pokroju Shearera, Runeya czy Aouniego? A jeśli jesteśmy już przy Liverpoolu, to tak się składa, że sponsor kanału Fuksiarz.pl przygotował dla pełnoletnich widzów specjalną promocję na hitowy mecz The Reds z Newcastle. Nowi gracze mogą teraz postawić na gola Liverpoolu ze srokami po kursie 50 i zgarnąć 100 zł, stawiając zaledwie 2 zł. Szczegóły tej promocji w linku w opisie filmu. Jednym z najszczęśliwszych dni całego mijającego 2023 roku dla kibiców Liverpoolu był dzień zamknięcia letniego okna transferowego. Niewiele bowiem brakowało, by ubiegły sezon, zakończony na 5. miejscu poza Ligą Mistrzów, zwieńczyło rozstanie ze swoim najlepszym strzelcem, na którego sieci zarzucili szejkowie z Arabii Saudyjskiej. What we know is that Al Etihad are working on a deal worth £150 million. They're willing to pay Salah, we believe, as well, around £1.5 million. Week, it would make him the highest paid player in Saudi football. Weto działaczy z Anfield, twardo opierających się sprzedaży swojego najcenniejszego klejnotu, przynajmniej na jakiś czas zakończyło trwające tygodniami dyskusje o jego przyszłości i nieco uspokoiło kibiców The Reds, z których wielu upatruje w Egipcjaninie jednego z najlepszych piłkarzy w historii tego klubu, a coraz częściej także i w historii całej Premier League. Czy słusznie? No właśnie, gdy w ostatnich latach słyszeliśmy określenie maszyna do zdobywania bramek, najczęściej mieliśmy na myśli Cristiano Ronaldo, Roberta Lewandowskiego, Kiliana Mbappé czy ostatnio Erlinga Haalanda. W jakiś dziwny, trudno wytłumaczalny sposób Salah podświadomie nie pasuje nam do tych nazwisk, a przynajmniej nie wymieniamy go wraz z nimi jednym tchem. Tymczasem niesamowita wręcz konsekwencja maszynowego zdobywania bramek mało kogo wyróżnia w takim stopniu jak właśnie Salaha. Kiedy na początku grudnia w meczu z Crystal Palace trafił do siatki po raz 10 w tym sezonie, zdobył jednocześnie swojego 200. gola dla Liverpoolu i bramkę numer 150 w Premier League. Egipcjanin jest już 5. najlepszym strzelcem w historii klubu, a biorąc czasy od powstania Premier League, absolutnym numerem 1. Nikt w historii The Reds nie zdobył też większej liczby bramek w europejskich pucharach, a to, co w jego przypadku zdumiewa najbardziej, to szybkość zarówno strzelania bramek, jak i bicia kolejnych rekordów. Od czasu przybycia z Romy w 2017 w tym roku za nieco ponad 40 milionów funtów, z dzisiejszej perspektywy był to chyba jeden z najlepszych interesów w historii klubu, zdobywa dla Liverpoolu bramki średnio co 130 minut. Dzięki tej strzelonej na Anfield w niedawnym meczu z Arsenalem, Salah prześcignął samego Michaela Owena i wskoczył do dziesiątki najlepszych strzelców w historii rozgrywek. Co więcej, absolutnie nie można powiedzieć, by Salah nabijał swoje szalone liczby strzelając masowo przeciwko słabszym rywalom, bo jak się okazuje, jego ulubionymi ofiarami są Manchester United, który do tej pory ucierpiał przez niego aż 12 razy, a pierwszą piątkę drużyn, którym strzela najczęściej, uzupełniają m.in. Arsenal, Tottenham czy Manchester City, którym w sumie strzelił już ponad 30 goli. Co najmniej 30 goli we wszystkich rozgrywkach zdobył w poprzednim sezonie po raz 3 z rzędu, będąc dopiero 4. tym piłkarzem, który dokonał tego w 130-letniej historii Liverpoolu. Te wszystkie liczby i rekordy są jeszcze bardziej zdumiewające, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tak naprawdę nie jest on nawet napastnikiem. Bo przecież Salah to nie tylko wyborowy strzelec i nie mówimy tu wyłącznie o jego pozycji na boisku. Licząc od momentu podpisania kontraktu na Anfield latem 2017, żaden inny piłkarz w Premier League nie miał większego udziału w zdobywanych golach. Jego zsumowany licznik bramek i asyst na Wyspach z ostatnich 6,5 roku za moment przekroczy liczbę 220. Dla porównania, w tym samym czasie drugi za jego plecami Harry Kane zaliczył udział przy 170 golach, czyli aż 50 mniej. Ba, od kiedy Egipcjanin po raz pierwszy założył koszulkę Liverpoolu, tylko Kevin De Bruyne zanotował więcej asyst od niego. Premier League może pochwalić się imponującą listą niezwykle skutecznych napastników, jacy występowali w niej przez lata, ale jednak mało który potrafił w takim stopniu łączyć samodzielne zdobywanie goli z pracowaniem na liczby kolegów. Dwucyfrowa liczba asyst w 4 z 6 pełnych sezonów dla The Reds to jednak nie jedyna, często niedoceniana cecha Egipcjanina. Inną jest jego niezwykła, jak na obecne czasy, regularność,
już nie tyle strzelania, co samych występów. W 5 z 6 dotychczasowych pełnych sezonów Salah rozegrał ponad 50 spotkań, raz tylko zatrzymując się na liczbie 48, a z powodu kontuzji czy choroby opuścił przez ten cały czas zaledwie 3 mecze ligowe. Doliczając do tego mecze, w których nie zagrał ze względu na inne okoliczności, jak powołania do reprezentacji czy decyzje trenerów o pozostawieniu go na ławce rezerwowych, Salah wystąpił w 96% wszystkich meczów, jakie Liverpool rozegrał w ciągu ostatnich 6 lat. To wprost nie do uwierzenia, ale nie ma w tym za grosz przypadku, za to doskonale świadczy o jego niezwykłym profesjonalizmie i zdrowym trybie życia. O jego zdyscyplinowaniu, nadzwyczajnej chęci do treningów i ściśle przestrzeganej diecie krążą już legendy, a to wszystko przekłada się wprost na jego wytrzymałość, szczególnie biorąc pod uwagę, w jak wymagającej fizycznie lidze występuje na co dzień i z jakimi obrońcami mierzy się w każdej kolejce. Mimo to, sam bardzo rzadko traci nad sobą panowanie, bo we wszystkich meczach rozegranych w koszulce The Reds w Premier League żółtą kartkę oglądał zaledwie 8 razy, z czego 4 za zdjęcie koszulki po zdobyciu gola. A przecież jakże niewiele brakowało, by historia Liverpoolu potoczyła się zupełnie inaczej, gdyby tylko Julian Brandt latem 2017 wykazał nieco większą chęć do opuszczenia Leverkusen. To właśnie reprezentant Niemiec był początkowo głównym celem Jurgena Kloppa, ale ostatecznie wizja rywalizacji o miejsce w składzie z Roberto Firmino, Sadio Mane i Philippe Coutinho okazała się dla niego zbyt przerażająca. W ten sposób pierwsze miejsce na liście kandydatów na nowego skrzydłowego zajął ówczesny piłkarz Romy, który po nieudanej przygodzie w Chelsea odbudowywał się pod okiem Luciano Spallettiego. Kolejne 6 lat dobitnie pokazało, że nawet José Mourinho może mocno pomylić się w swojej ocenie. Dziś Salah bez wątpienia jest już jedną ze współczesnych legend Liverpoolu, ale jak to z legendami bywa, te docenia się najbardziej, kiedy zabraknie ich na boisku. Problem Salaha, o czym wspomniałem na początku odcinka, polega jednak na tym, że brakuje mu pewnych trudnych do opisania cech, jakie kojarzą nam się z prawdziwymi ikonami. Bo przeciętny kibic, myśląc o legendzie Liverpoolu, prędzej będzie miał przed oczami Stevena Gerrarda, któremu jednak w przeciwieństwie do Salaha nigdy nie udało się zdobyć mistrzostwa Anglii, a i pod względem liczby zdobytych bramek został minięty przez młodszego kolegę, mimo że ten rozegrał o blisko 400 meczów mniej od Anglika. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej liczby, wciąż wydaje się niezwykłe, że jego umiejętności mogą być jakkolwiek kwestionowane, a jednak istnieje przekonanie, że Salah w powszechnej opinii kibiców nie cieszy się aż takim uznaniem, na jakie obiektywnie zasługuje. Być może w pewnym stopniu za takie poczucie odpowiada jego nieudana przygoda z Chelsea, do której trafił w 2014 roku, by już po 2 latach zostać bez żalu pożegnanym przez samego José Mourinho, odchodząc z łatką transferowego niewypału. Innym powodem może być kraj, jaki reprezentuje w rozgrywkach międzynarodowych. Można bowiem zaryzykować stwierdzenie, że gdyby Salah występował nie w kadrze Egiptu, z którym tylko raz zagrał na Mistrzostwach Świata, a Brazylii, Hiszpanii czy Portugalii, jego status w światowej piłce byłby nieporównywalnie wyższy. Może, tak jak i wielu innych wybitnych napastników, jest ofiarą czasów Messiego i Ronaldo, którzy w całości zagarnęli dla siebie ostatnią dekadę futbolu, a po ich odejściu błyskawicznie przeszliśmy do rywalizacji Mbappé z Haalandem. Niezależnie od okoliczności i powodów, dla których Salahowi wciąż czegoś brakuje, by przekonać nieprzekonanych, można stwierdzić, że w samej Premier League, z uwagi na specyficzny zestaw umiejętności, z jednej strony tych przypisywanych typowym dziewiątkom, z drugiej dynamicznym skrzydłowym, dziś można go zaliczać do niezwykle wąskiego grona piłkarzy podobnych jemu w jednym szeregu z Cristiano Ronaldo czy Thierry Maurim. Tyle, że Portugalczyk swoje najlepsze lata spędził gdzie indziej, opuszczając Anglię po najlepszym sezonie w barwach United. Auriemu z kolei w przeciwieństwie do Salaha nigdy nie udało się zdobyć Ligi Mistrzów, ale to Francuz zdobył 2 tytuły mistrzowskie i 4 korony króla strzelców, w obydwu tych przypadkach o 1 więcej od zawodnika Liverpoolu. Z Auri mimo innej pozycji na boisku łączy go sporo, w tym nie tylko niezwykła bramkostrzelność, ale i brak szczęścia do złotej piłki. Powody, dla których w 2003 roku statuetkę zdobył Pavel Nedved, a nie napastnik Arsenalu, który przez całą legendarną kampanię bez żadnej porażki prowadził drużynę kanonierów od zwycięstwa do zwycięstwa, a sezon wcześniej zdobył ponad 20 bramek i ponad 20 asyst, pozostanie jedną z większych zagadek futbolu. Przypadek Salaha jest niezwykle podobny, bo tak jak od 7 lat regularnie zalicza dwucyfrowe liczby bramek i asyst, tak też regularnie pomijany jest w plebiscycie złotej piłki.
Przypomnijmy, że Egipcjanin nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce tegorocznego głosowania, gdzie jakimś argumentem może być rozczarowujący sezon całego Liverpoolu, ale jednak jeśli rozmawiamy o nagrodzie indywidualnej, to tym bardziej należałoby docenić piłkarza, który grając w tak słabej w tamtym sezonie drużynie, był w stanie wycisnąć trzeci najlepszy wynik w Europie, jeśli chodzi o liczbę goli i asyst, ustępując miejsca tylko Mbappé i Haalandowi. Ale już nawet pomijając ostatnią edycję, Salah nigdy nie znalazł się choćby na podium, zajmując co najwyżej piąte miejsce i to mimo zdobycia z Liverpoolem Ligi Mistrzów w 2019 czy historycznego Mistrzostwa Anglii rok później, gdy wybory Złotej Piłki odwołano z powodu pandemii. Aktualna forma Liverpoolu z obecnego sezonu daje nadzieję, że Salah dorzuci do swojej czerwonej gabloty trofeów coś jeszcze, wciąż pozostając w grze na wszystkich frontach, w tym przede wszystkim piastując dziś pozycję lidera Premier League. W Anglii wygrał już wszystko, co było do wygrania, dorzucając do tego Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowe Mistrzostwo Świata, a jedynym niezdobytym obszarem pozostaje Liga Europy, której The Reds są mocnym faworytem w obecnym sezonie. Nie ma żadnych wątpliwości, że 31-latek, cieszący się w dodatku tak dobrym zdrowiem, przez długie lata mógłby śrubować kolejne rekordy w lidze, którą zdominował w ostatnich sezonach, ale wszystko zależy od tego, czy kolejny rozpocznie ponownie na Anfield. Tu obowiązuje go jeszcze półtoraroczny kontrakt, ale jak donoszą arabskie media, ma on być znów jednym z głównych celów najbliższego zimowego okna transferowego. O ile na jego przenosiny zimą szanse wydają się iluzoryczne, to temat z pewnością wróci przyszłego lata. Salah będzie też wtedy mądrzejszy o to, na co może liczyć pozostając w drużynie Jurgena Kloppa. Jeśli The Reds ponownie udałoby się zawalczyć o najwyższe cele, w tym choćby ponownie po roku przerwy wrócić do Ligi Mistrzów, jego pozostanie byłoby o wiele bardziej prawdopodobne. Pytanie tylko, ilu jeszcze sezonów potrzebowałby do ostatecznego udowodnienia swojej wielkości i czy taka liczba w jego przypadku w ogóle istnieje. Jestem ciekaw waszego zdania na temat Mohameda Salaha. Czy uważacie go za jednego z najbardziej niedocenianych piłkarzy naszych czasów? Czy może waszym zdaniem jego liczby nie są niczym spektakularnym w takim klubie jak Liverpool? Dajcie znać, co myślicie, a tymczasem pełnoletnich kibiców Liverpoolu i nie tylko zachęcam do skorzystania z promocji partnera firmy Fuksiarz.pl, w której obstawiając gola dla Liverpoolu w meczu z Newcastle możecie zgarnąć 100 zł, stawiając zaledwie 2 zł po kursie 50. Oraz jak zwykle zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka, który znajdziecie w tym miejscu.